Cześć, z tej strony Kacper. Dziś zapraszam Was na recenzję wideo dzwonka TP-Link Tapo D230S1. Zacznijmy od zawartości opakowania. Otwierając opakowanie znajdziemy masę różnych elementów, które przydadzą się podczas korzystania z tego sprzętu. Mamy więc instrukcję obsługi, dalej są naklejki, które możemy nakleić na dzwonek, żeby dodać na przykład polskie napisy. Do tego mamy zestaw montażowy, za pomocą którego taki dzwonek możemy zarówno przykleić, jak i przykręcić. Jest to także taka podkładka kątowa, która pozwoli nieco pochylić dzwonek, żeby nie rejestrował obrazu typowo na wprost. Dalej znajdziemy przewód zasilający do bramki. Mamy jeszcze kołki, jest sam dzwonek, do tego niżej bateria, następnie wspomniana już bramka. Poza tym jeszcze mamy ładowarkę oraz przewód zasilający, a także kabel internetowy. Po co w ogóle jest ta bramka? To ona cały czas łączy się z internetem, poza tym ma też miejsce na kartę SD, dzięki czemu pliki, które zostaną nagrane, będą cały czas w domu. Tak więc jeżeli nawet ktoś chciałby ukraść nam dzwonek, to i tak najpierw to zapisze się na karcie, więc no będziemy mieli jakiś wgląd do tego, co w ogóle się zadziało. Dzwonek łączy się z bramką już w sposób bezprzewodowy, ale nie łączy się bezpośrednio z internetem. Taka łączność z bramką na pewno zużywa mniej energii, dzięki czemu dzwonek może działać dłużej po jednym ładowaniu. Od przodu dzwonka mamy czujniki, jest też oczywiście kamera, a także lampa, która doświetli to, co się dzieje przed kamerą, jeżeli będziemy rejestrować ruch nocą. Poza tym jest dzwonek, do którego, jak już wspomniałem, możemy przykleić naklejkę, za pomocą której ktoś może dowiedzieć się, żeby wcisnąć ten klawisz, no bo fajną opcją jest to, że takie powiadomienie, że ktoś zadzwonił za pomocą tego dzwonka, dostaniemy nie tylko na smartfona, ale także ta bramka będzie wydawała dźwięki. Robi się więc coś w rodzaju takiego dzwonka bezprzewodowego, gdzie przycisk mamy na zewnątrz, a w środku głośnik, który jest cały czas podłączony do prądu. No i na tyle mamy miejsce na włożenie baterii, jest też klawisz, za pomocą którego możemy konfigurować urządzenie. Poza tym mamy klapkę, która dookoła ma uszczelki. Jest tak dlatego, że urządzenie jest wodoszczelne, żeby też można było zamontować taki dzwonek nie tylko w mieszkaniu, ale także w domu na zewnątrz. A jak w ogóle zamontować ten dzwonek? Ja akurat zamontowałem ten dzwonek na zewnątrz, więc najpierw musiałem wywiercić otwory w odpowiednim miejscu. Dla ułatwienia jest w zestawie szablon, który pokazuje, jaki powinien być rozstaw śrub. Następnie w wywiercone otwory wkładałem kołki i przykręcałem podstawkę kątową, no bo właśnie chciałem, żeby całość była lekko pochylona. Do tego przykręca się pokrywę baterii, na całość możemy już założyć urządzenie, pamiętając jednak o tym, żeby bateria była włożona. Osobiście polecam też przed montażem przejść przez całą konfigurację w aplikacji, żebyśmy już potem nie musieli latać między domem a dzwonkiem, gdyby na przykład trzeba było uruchomić tryb parowania. No właśnie, a jak o konfiguracji mowa, to jak ją w ogóle wykonać? Do konfiguracji przyda nam się aplikacja Tapo, którą pobierzemy zarówno na Androida, jak i na iOS-a. W prawym górnym rogu dotykamy klawisza plus, wybierając opcję Dodaj urządzenie, a następnie dotykamy zakładkę Dzwonki do drzwi. Wybieramy nasz dzwonek, czyli Tapo D230 i w kolejnym kroku zostaniemy poproszeni najpierw o dodanie bramki. W tym celu podłączamy ją do zasilacza, a jednocześnie przewodem internetowym musimy podłączyć całość do routera. Niestety nie mamy tutaj modułu Wi-Fi, więc bezprzewodowo bramka nie może się łączyć. Ma to maksymalnie zapewnić stabilność połączenia, żeby no nie było sytuacji, że nie będziemy mieli dostępu do tego podglądu. Gdy zatwierdzimy, że urządzenie jest podłączone, rozpoczyna się łączenie. Ważne jest jednak to, żeby telefon był cały czas podłączony do sieci Wi-Fi, która jest generowana przez router, do którego podłączymy bramkę, no bo inaczej połączenie może być nieskuteczne. Gdy urządzenie zostanie dodane do aplikacji, to możemy zmienić nazwę, ustalamy lokalizację, możemy także wybrać dowolną ikonę, no i na koniec pojawi się jeszcze aktualizacja. Potrwa ona pewnie kilka chwil i dopiero po niej możemy przejść dalej przez konfigurację, czyli już typowo przez łączenie się z dzwonkiem. Aby to zrobić, to już w ustawieniach bramki dotykamy klawisza Połączone urządzenia, gdzie możemy wybrać nasz dzwonek, który chcemy skonfigurować. Będziemy mieli podgląd, jak uruchomić urządzenie. Pojawi się także pytanie o to, czy urządzenie się poprawnie uruchomiło i naprzemiennie miga czerwona i zielona dioda. Jeżeli tak, to klikamy klawisz na dole, wtedy zostaniemy poproszeni o aktywowanie trybu parowania. W tym celu przytrzymujemy klawisz na tyle, powinna w tym momencie pojawić się już wyłącznie zielona dioda.
Zatwierdzamy więc ten stan i wtedy rozpoczyna się już właściwe łączenie. No i ponownie wtedy nadajemy nazwę dla urządzenia, wybieramy lokalizację, możemy też wybrać ikonę, żeby łatwiej potem odnaleźć takie urządzenie na liście wszystkich dostępnych sprzętów. Przy konfiguracji będziemy mieli także propozycję uruchomienia nagrywania w chmurze. Na start dostajemy 30 dni darmowego dostępu do chmury, jednak no moim zdaniem chyba nie jest to do końca konieczne. Możemy bowiem włożyć kartę SD do bramki, więc będziemy mieli własny taki magazyn, do którego i tak będziemy mieli dostęp zdalnie. No i tak jak mówiłem, gdyby nawet ktoś ukradł nam sam dzwonek, to bramka zostaje cały czas w domu. Żeby ją znaleźć i zabrać, to pewnie już będzie nieco trudniej, więc no akurat w tym przypadku niekoniecznie widzę konieczność korzystania z chmury. Na koniec aplikacja poinformuje nas, że powinniśmy naładować w pełni urządzenie, zanim zamontujemy całość przy drzwiach. Jest także instrukcja obsługi, jak zamontować dzwonek, no ale my już to zrobiliśmy. A jakie funkcje będzie miała aplikacja już po skonfigurowaniu? Wchodząc w aplikacji w nasz dzwonek od razu będziemy widzieli to, co dzieje się przed kamerką. Możemy także przełączać się między rozdzielczością, gdzie maksymalnie może być to 2K, używając pełnych 5 megapikseli kamerki. Poza tym takie nagranie możemy sobie przechwycić w formie zdjęcia lub nagrania. Możemy także podsłuchać to, co dzieje się przed kamerką, a także połączyć się jakby z dzwonkiem, mówiąc do smartfona, a przez głośnik w urządzeniu wydobędzie się dźwięk. Tak samo gdyby ktoś do nas zadzwonił, otrzymamy powiadomienie na smartfona i wtedy możemy nawiązać takie połączenie, żeby na przykład powiedzieć, gdzie zostawić paczkę, że nas nie ma w domu, czy cokolwiek innego będziemy chcieli przekazać. Jeżeli chcemy, możemy także włączyć tryb prywatności, wtedy nie będzie podglądu, nie będzie się też nic rejestrowało, więc no jednym klawiszem możemy to jak najbardziej zrobić. Są także szybkie odpowiedzi, które będą wypowiadane przez dzwonek. Możemy je sobie tutaj dowolnie personalizować poprzez nagrywanie takich odpowiedzi, co potem zostanie łatwo odtworzone. Ręcznie możemy także uruchomić latarkę, możemy przejść do ustawień chmury, no a niżej jest jeszcze podgląd wszystkich nagrań, które zostały zarejestrowane. Osobiście mam zamontowaną kartę 32 GB i po 4 miesiącach użytkowania zajęte jest nieco ponad 5 GB. A ruchu jednak całkiem sporo jest wykrywanego, niemal każdego dnia jest po kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt różnych zdarzeń, więc no jak najbardziej jest co przechwytywać. No i ciekawostką jest to, że są wykrywane różne rodzaje ruchu. Jest to też oznaczane potem różnymi ikonami, więc no inaczej jest pokazane, gdy został wykryty ruch samochodu, inaczej też, gdy będą to zwierzęta, inaczej, gdy jest człowiek, jeszcze inaczej, gdy jest inny, niezidentyfikowany ruch. Ciekawostką jest także wykrywanie paczek, jeżeli by kurier zostawił taką w pobliżu. Trochę dodatkowych opcji jest jeszcze w prawym górnym rogu. Tam mamy możliwość dostosowania właśnie tego wykrywania, czyli jakie obiekty będą rejestrowane. Możemy także dostosować strefę wykrywania, jeżeli nie chcemy, żeby ten ruch został wykrywany po całości podglądu, więc chociażby gdyby kawałek tego podglądu sięgał na ruchliwą ulicę, to możemy ją sobie wyłączyć. Dalej znajdziemy stan baterii i producent informuje, że możemy uzyskać do pół roku po jednym ładowaniu. U mnie w praktyce po około 3 miesiącach urządzenie się rozładowało, jednak no tak jak mówię, każdego dnia trochę tego ruchu jest. Dalej możemy ustawić dźwięk dzwonka, no bo jak się okazuje nie tylko sam hub, ale także dzwonek na zewnątrz może wydawać dźwięki, gdy tylko wciśniemy klawisz na dole. Tak jak mówiłem, każde wciśnięcie wywołuje powiadomienie na smartfona. Ciekawą opcją z kolei jest alarm antykradzieżowy, czyli jeżeli zostanie wykryte, że ktoś porusza naszym dzwonkiem, to od razu dostaniemy powiadomienie, a także uruchomi się donośny dźwięk. Ponownie mamy informacje o możliwości nagrywania w chmurze, są także ustawienia nagrywania na karcie, możemy także ustawić w jakich dniach i godzinach urządzenie ma nagrywać oraz czy chcemy, żeby był także nagrywany dźwięk. I tutaj od razu dodam, że nie ma możliwości, żeby dzwonek nagrywał cały czas, dzieje się to wyłącznie, gdy zostanie wykryty ruch, no bo inaczej bateria bardzo szybko by się rozładowywała. Niżej w ustawieniach możemy dostosować jasność tej lampy, która jest pod kamerką. Możemy także włączyć lub wyłączyć diodę stanu, a także zmienić połączony hub. Włączymy lub wyłączymy powiadomienia. Możemy też zmienić częstotliwość napięcia sieci elektrycznej. Do tego udostępnimy sprzęt, sprawdzimy poradnik użytkowania, wyrazimy własną opinię czy sprawdzimy aktualizację. Ciekawostką są także inteligentne działania, które pozwalają stworzyć różne interakcje, które jednak już będą zależały od tego, jakie różne sprzęty mamy dodane do aplikacji. Tak więc chociażby gdyby został wykryty ruch, możemy uruchomić światło, możemy także aktywować różne działania po wciśnięciu klawisza lub gdy kamerka wykryje,
że opuściliśmy lub powróciliśmy do domu. Dodatkowe ustawienia mamy jeszcze w zakładce z samym hubem. Tam możemy dostosować dzwonek, możemy sprawdzić ustawienia karty SD. Poza tym sprawdzimy podgląd z kamer, co szczególnie przyda się, jeżeli mamy więcej takich urządzeń połączonych w aplikacji. Sprawdzimy także dziennik zdarzeń, możemy sprawdzić inne połączone urządzenia lub w tej zakładce dodać też kolejne sprzęty. No i ta bramka sprawdzi się nie tylko do dzwonka, ale także do innych kamer. Mogą być to też smart czujniki, czy na przykład różne włączniki. Możemy także z tej aplikacji wywołać alarm, udostępnić sprzęt innym osobom, znowu sprawdzić pomoc czy wyrazić opinię, no i ponownie kilka dodatkowych opcji jest w prawym górnym rogu. A tam zmienimy nazwę, zmienimy ustawienia sieci, dostosujemy diodę stanu, możemy także ponownie stworzyć różne inteligentne działania, uruchomimy także diagnostykę, czy aktywujemy automatyczny restart co określony czas, gdybyśmy chcieli, żeby urządzenie się zrestartowało, co może wpłynąć na mniej awaryjne działanie. Chociaż no w moim przypadku przez niemal te 4 miesiące nic się nie działo, ani razu nie było potrzeby restartowania, no bo urządzenie po prostu działało dobrze. No i ciekawostką jest jeszcze możliwość powiązania tej bramki z ekosystemem Meteor, więc no przyszłościowo producent przewidział nawet możliwość połączenia się właśnie z tym systemem. Znamy już wszystkie funkcje, no to chyba możemy podsumować. Co warto wiedzieć o tym dzwonku? TP-Link Tapo D230S1 to według mnie bardzo przemyślany sprzęt. To dzwonek, który naprawdę może zapewnić nam sporo możliwości, no bo bezproblemowo rejestruje wszelkie obrazy i to w naprawdę dobrej rozdzielczości 2K. Podgląd ma też szeroki kąt widzenia do 160 stopni, proporcje ekranu to 4:3, dzięki czemu możemy uchwycić całe postacie bez obawy, że na przykład zostanie ucięta głowa. Urządzenie bezproblemowo powiadamia o każdym ruchu, świetnie wykrywane i rozróżniane są też różne zdarzenia, więc no inaczej będą pokazywane pojazdy, a inaczej jeżeli pojawi się człowiek. Doceniam na pewno też to, że możemy całość zamontować zarówno za pomocą taśmy, jak i przykręcić dzwonek na stałe i to zarówno na prosto, jak i pod kątem. Myślę też, że rozsądny jest czas pracy po jednym ładowaniu. Te 3 miesiące według mnie są w zupełności wystarczające. Dodatkowo fajnie, że mamy możliwość zapisywania całości na karcie SD, która tak naprawdę jest też w domu, więc no nawet gdyby coś się stało z dzwonkiem lub ktoś by sobie go przygarnął, to dalej mamy dostęp do wszystkich nagrań. Obraz jest czytelny zarówno za dnia, jak i nocą. Nocą ten podgląd może być też czarno-biały, jeżeli korzystamy tylko z diody podczerwonej, jak i w kolorze, gdy skorzystamy z dodatkowego doświetlenia, które również jest wbudowane w urządzenie. Dzwonek ma wbudowany mikrofon i głośnik, więc możemy nawiązywać rozmowy. Poza tym, tak jak mówiłem, bramka też ma wbudowany głośnik, więc wciskając klawisz na urządzeniu, bramka w domu będzie wydobywała dźwięk. No i oczywiście dostaniemy też powiadomienie na smartfona, więc nawet jeżeli będziemy poza domem, to otrzymamy informację, że ktoś jest przed naszymi drzwiami i to w sumie bez względu na to, czy wciśnie klawisz, czy tylko zostanie wykryty ruch. Taki zestaw moim zdaniem został wyceniony bardzo rozsądnie, ponieważ całość możemy kupić za około 450 zł. Według mnie jest jak najbardziej ok, szczególnie, że sprzęt realnie dobrze się sprawdza na co dzień, więc ja jak najbardziej mogę Wam go polecić. Jedyne czego może by jakoś brakowało to ekranu, za pomocą którego w domu moglibyśmy podglądać kto jest przed kamerką, bez konieczności sięgania po telefon. No ale wtedy cena też na pewno byłaby już wyższa. A co Wy sądzicie o takim dzwonku? Czy znaleźlibyście zastosowanie dla niego? Czy raczej uważacie to za zbędny gadżet? Dajcie znać w komentarzach. Zachęcam także do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!